Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mam dla was coś specjalnego, coś, co chciałem naprawdę nagrać od początku, kiedy właśnie pojawiły się karty footies. Stwierdziłem, że zrobię wszystkie karty footies i potem zrobimy sobie cały różowy skład, jak zresztą co roku. Także zaraz zobaczycie, jak to wszystko wygląda, jak ich poustawiałem. Zaraz wam wytłumaczę, dlaczego są na takich, a nie na innych pozycjach. Ale zanim zaczniemy ten odcinek, wielka prośba do was. Jeśli jest ktoś, kto mnie ogląda, lubi moje odcinki, ale nie kliknął pod spodem jeszcze subskrybuj, możecie to zrobić w tym momencie. Lecimy po 600 tysięcy subów. Jeśli by się udało w sierpniu, byłoby super. Tymczasem jazda z odcinkiem. Już na samym początku, zanim zaprezentuję wam skład, muszę wam powiedzieć, że teraz na koniec wiem, że popełniłem jeden błąd. Jeden błąd, który kosztował mnie 100% zgrania. Niestety nie zrobiłem sobie Bailey'ego na początku i właśnie dlatego musiałem użyć innego zawodnika na środek obrony. A tak prezentuje się mój cały skład footies. Oczywiście mamy tutaj 10 zwycięzców footies, bo tylu też było. Na bramce Butland, z lewej strony mamy Shawa, na środku obrony jest tu Klein oraz Smalling, na prawej stronie Aurier. Mamy tutaj też Sané, Dembele, w środku na lewej stronie Sterling, na CDM-ie Florenzi i na ataku Musa oraz Jezus. Tak to wszystko się prezentuje. W tym momencie, jeśli zdjąłbym sobie Florenciego i w jego miejsce dał Gueye, który był nominowany po prostu do footies, ale oczywiście nie wygrał, to byłoby 100% zgrania i po problemie. Ale oczywiście tutaj w tym składzie musi znajdować się każdy zwycięzca swojej kategorii footies. Więc tak to wszystko się prezentuje. Zagramy sobie tym składem dwa mecze, no i zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Dajcie znać pod spodem w komentarzu, jakiego footies pośród tych wszystkich zrobiliście. Być może ktoś was zaskoczył negatywnie w tym składzie, taki jak na przykład Florenzi, czy tam może Sané, nie wiem, bo jeszcze nie grałem tymi kartami, czekałem specjalnie właśnie na ten odcinek. Pierwszy mecz normalnie, drugi mecz na zoczku, lecimy. W takim razie zobaczmy na skład mojego pierwszego przeciwnika, jak to się prezentuje. 4-3-2-1 formacja, 83 zgrania, 75 rating składu. Okej, może ja znajdę kogoś innego, co? Bo to raczej nie ma sensu po prostu. No cóż, zobaczmy tym razem troszkę lepszy skład mojego przeciwnika. Zobaczymy, jak będzie grał. 4-1-2-1-2 formacja, mamy jednego footies u przeciwnika. No, Food Champions też widać grał, przynajmniej nie wiem ile spotkań, ale jakiegoś tam srebrnego zawodnika z Food Champions dostał. Także no zobaczymy, jak się mój składzik spisze. Trochę się martwię właśnie o moją obronę, bo tam nie do końca wszyscy mają zgranie i nie są na swoich pozycjach, ale to się okaże. Piękne podanie do Musy, zobaczcie, jak on ucieka tutaj, ale trzeba zwolnić. Na spokojnie wjechać w ten sposób i strzelić z lewej nogi. Nie udało się, jeszcze dobitka będzie, nie, jednak nie. Dembele, Jezus, to musi być bramka. 1-0, 12 minuta spotkania. Szybko objęte prowadzenie w tym meczu. To mi się podoba. Oj, to może być bramka. Brawo, Butland! Pierwsza jego dobra interwencja, ale mam nadzieję, że więcej interwencji nie będzie miał w tym meczu. To był mój błąd w defensywie, zdecydowanie. Oj, 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 za hit strzela na 1-1 w 20 minucie spotkania. I nie wiem właśnie, co się stało znowu z moją obroną. Straszne dziury są w defensywie, mimo tego, że ustawiłem, żeby mój skład ustawiał się bardziej defensywnie i żeby ci właśnie zawodnicy z przodu tak strasznie nie wybiegali. Cóż, to jest dziwne, to jest to, czego się obawiałem właśnie na początku. Ale na szczęście mam Musę oraz Jezusa i jest 2-1 chwilę później, także wraca wynik taki, jak być powinien. I patrzcie, jak z łatwością w ogóle koleś rozklepuje moją obronę. Nie wiem, czy Klein i Aurier, czy oni właśnie takie dziury zostawiają, czy jak to wygląda. Co tu się dzieje? Zachid jak się odpalił. 3-2, 32 minuta. Ja przegrywam to pierwsze spotkanie. No, Musa strzel to. Aj, zablokowany. Ale wiecie co, przed chwilą właśnie jak była powtórka tej bramki, to zauważyłem, że dziura, która powstała znowu w obronie i właśnie to było to miejsce, przez które wbiegł i oddał strzał właśnie Zachid. To było miejsce, oj czekajcie, Musa teraz, ale błąd mojego przeciwnika. Mamy 3-3 oczywiście, ale to było miejsce właśnie, gdzie powinien być Klein. I Klein się tak dziwnie odsunął i wydaje mi się, że to on tworzy te wszystkie luki w mojej defensywie. No nie wierzę w tego Zachida, naprawdę to jest niesamowite. 4-3 i ten Zachid zawsze jest tam, gdzie być powinien i zawsze strzela mi bramkę. Skubany,
To, że mój przeciwnik gra dobrze, to muszę mu przyznać też, ale zobaczcie, znowu Klein spóźniony, no po raz kolejny. Patrzcie, co się dzieje, 5-3, Lord Bentner mi strzela. Ale jest dziura niesamowita, no nie wiem jak to już załatać. Zobaczcie, widzicie jak Klein wybiega do przodu sam? Nie wiem jak to zrobić teraz, żeby on zostawał z tyłu, no. Wytyczne ma ustawione, nie rozumiem już tego. Ej, to było chamskie, no to już było chamskie. Musa wybiegałby praktycznie sam na sam i tylko żółta kartka. No co za koleś, jak chamsko zaczął grać. Co jestem przy piłce, to dostaję od razu kosę po nogach. No ja rozumiem, że to jest mecz towarzyski i że gra składem, który jest słabszy od mojego teoretycznie na papierze. No ale po co tak się zachowywać? I koniec, koniec tego pierwszego meczu, tak jak powiedziałem, przegrywam 5-3. No muszę przyznać, że ten Zahid zrobił naprawdę robotę. Tylko nie wiem, co się działo z moim Kleinem. Dlaczego on tak biegał wszędzie, tylko nie tam, gdzie być powinien. Zobaczmy, man of the match, Zahid, 3 bramki strzelone. No nie mam pytań. Jak mówiłem na początku odcinka, tak też zrobiłem teraz, soczek już mamy, także zobaczcie sobie na statystyki po kolei, będę wam tutaj przewijał, więc możecie sobie zatrzymać, zobaczyć jakie statystyki ma każdy z nich. U Smolinga 99 defensywy i fizyczności, co jest ciekawe. Klein, no mam nadzieję, że w tym spotkaniu zagrasz lepiej. Luke Shaw 94-94-94. Florenzi, zobaczcie na jego kartę, naprawdę wygląda to niesamowicie. Sané, do tego mamy też Sterlinga, Dembele, Jesus i Musa. Wszyscy ponad 90 tempa tutaj z przodu, naprawdę będzie kim wybiegać do kontrataków, nie tylko. I muszę trochę więcej z dystansu postrzelać Florenzi, ale na razie najbardziej niewidoczny był Dembele, nie wiem dlaczego. No ale w takim razie idę szukać mojego drugiego rywala i miejmy nadzieję, że tym razem ta gra będzie wyglądała lepiej. Drugi przeciwnik znaleziony, zobaczmy więc na jego skład. Jak to wszystko się prezentuje? 4-4-1-1 formacja. Mamy jednego Motma i jednego Informa. A tak normalnie reszta to są składy, skład non-rare. Wszystko zależy od tego, jak on będzie grał. Przed chwilą widzieliście, trafiłem na gościa, który miał skład srebrny z kilkoma naprawdę ciekawymi zawodnikami, jak się okazało. I grał naprawdę dobrze, to muszę mu przyznać, bo Foot Champions widać też pocisnął. Musa i to powinna być pierwsza bramka już w tym meczu, chyba że jeszcze Sterling coś tutaj zmieni. Sterling nad bramką. No, Musa, czy to będzie pierwsza bramka? Tak jest, ale huknął, 1-0. 12 minuta spotkania. Piękna bramka Musy, zobaczmy jeszcze raz podanie od Florenciego, przyjęcie i od razu wejście w pole karne ze strzałem w okienko, idealnie. No to się nagrałem dużo. Koleś jak zobaczył, że jednak szans nie ma, to wyszedł. W takim razie boosty załadowane, kolejny przeciwnik znaleziony. Zobaczmy, 4-3-1-2 formacja. Tak to się prezentuje, zobaczcie na jego skład. No ten skład zdecydowanie wygląda najlepiej spośród tych wszystkich. Brawo Musa, no nie ma prawa cię dogonić, ale... możesz zrobić też to w ten sposób. Musa, Musa, co porobił? Tak jest! 1-0, 8 minuta spotkania, zbustowany Musa, no to już arrivederci Roma, witajcie w Buenos Aires, cokolwiek to znaczy, ale 1-0. Musa do Dembele, Dembele do bramki, no i 2-0 w 12 minucie. No nie pogram, no nie pogram sobie, jak daję busty, to się nie da pograć tym składem. Zobaczcie jak wychodzą. Okej, słuchajcie, ostatniemu przeciwnikowi daję szansę, żeby nie wyszedł z tego meczu. Tym razem nie dałem już boostów, bo to nie ma sensu, tracę 40 tysięcy praktycznie za jedno spotkanie, po czym oni wychodzą w 10 minucie, także tak wygląda skład mojego kolejnego, chyba już 4. czy 5. dzisiaj rywala, już się pogubiłem, lecimy. I znowu zgadnijcie, kto pierwszy wychodzi do prostopadłej piłki. Oczywiście, że Musa, który dobija... 1-0, 4 minuta. Ojojoj, jak ładnie się Jesus obrócił. Szkoda, że tam nikt jeszcze tego nie dobił, bo byłoby 2-0. A naprawdę tym składem gra mi się ze spotkania na spotkanie coraz fajniej. Ulala, Jesus! Sombrero flick i do tego strzał. Nawet ładny, ze swojej słabszej nogi. Orier, co ty tutaj robisz? Jeśli strzelasz bramkę, to nic nie powiem, no ale strzał był ładny, dobra. Może być. No proszę, Sterling się trochę obudził, ale strzał znów niecelny. Coś się nie mogę właśnie w bramkę strzelić.
To się nazywa błąd bramkarza. 2-0, 74 minuta spotkania. Jesus bez problemu pakuje piłkę do siatki mojego rywala. I ten wynik mi się już troszkę bardziej podoba, aczkolwiek przydałoby się strzelić jeszcze jedną bramkę taką normalną z akcji, bo nic mi nie chce wpadać w tej drugiej połowie. Ej, to byłoby ładne, naprawdę to byłoby ładne. Szkoda, że to nie wpadło. No nie, no ileż można, no co jest z moimi przeciwnikami dzisiaj? Tylko jeden chyba nie wyszedł. Ajajaj, no cóż, dobra, niech będzie. 2-0, to już była końcówka spotkania, 80 minuta prawie. Mój przeciwnik nie oddał żadnego celnego strzału na moją bramkę, a przypomnijmy, że on miał chyba najlepszy skład spośród tych wszystkich, z którymi się mierzyłem dzisiaj. I to byłoby na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Co wam mogę powiedzieć na koniec? Najlepiej grało mi się Musą, później pewnie na drugim miejscu dałbym sobie Jesusa. Grało mi się też fajnie Sané oraz Sterlingiem, ale bardzo negatywnie zaskoczył mnie Dembele, którym grało mi się co najmniej średnio. Już lepiej spisywał się Florenzi, który no, ma tego zgrania o wiele mniej, bo tylko 5. W środku obrony Klein zostawiał naprawdę no też wiele do życzenia, że tak powiem. Te dziury były widoczne i później musiałem to łatać albo Smalingiem, albo Shawem, albo gdzieś Florencji właśnie. Przez to nie zawsze dobrze grało mi się w obronie, szczególnie w pierwszym meczu mój przeciwnik to wykorzystał fenomenalnie. I to był właśnie mój ostatni skład prawdopodobnie, który zbudowałem w tej FIFA, także tak skład Footies się prezentował na koniec. I na koniec tego odcinka pokażę wam jeszcze mój kupon, który sobie zrobiłem na najbliższe dni. Mamy tutaj 4 spotkania i przejdźmy do pierwszego. Liverpool gra na wyjeździe z Hoffenheim i tutaj jest moja największa obawa, czy Liverpool podoła i czy oni wygrają, bo jest kurs 2,31, dość wysoki, kuszący, więc postanowiłem to wrzucić na kupon. Drugie spotkanie to mecz polskiej ekstraklasy, Lechia gra z Sandecją u siebie, więc postawiłem na Lechię, kurs 1,55. Później mamy mecz Sevilla wyjazdowy i to są eliminacje do Ligi Mistrzów. Także tutaj dałem z podpórką, więc Sevilla albo może wygrać, albo zremisować. Kurs 1,34. I ostatnie spotkanie na kuponie to mecz Bayernu z Leverkusen. I tutaj jeszcze mamy taki myk, ponieważ Bayern musi wygrać co najmniej 2 bramkami i mamy wtedy kurs 1,67. Także tak to wygląda. Za 50 zł postawione 352 zł do wygrania. Więc dajcie znać pod spodem w komentarzu, co sądzicie o tym kuponie właśnie, czy według was wejdzie. Jeśli nie wejdzie, to właśnie który mecz jest taki najmniej pewny. Jeśli stawiacie sobie jakieś spotkanie, to życzę wam powodzenia i dla osób pełnoletnich prezent od Fortuny, od mojego sponsora kanału macie w opisie, także zajrzyjcie sobie tam. Udanego weekendu, trzymajcie się, do zobaczenia, na razie i piona.